Pan nas zaskoczył przede wszystkim ilością zgłoszeń, które napływały z całego kraju i nie tylko z Polski, ale i z Ukrainy i z Czech. Byliśmy naprawdę bardzo, całe jury było bardzo zdziwione tym faktem, że aż tyle osób się zainteresowało tym wydarzeniem. Szczególnie, że jest to pierwsza edycja. Natomiast drugą rzeczą, która szczególnie nas tutaj bardzo pozytywnie zaskoczyła, to był poziom wykonań, które już w tej pierwszej fazie odsłuchów były też bardzo wysokie. Były naprawdę bardzo dobre wykonania i trudno nam było dokonać takiej prawidłowej selekcji, takiej prawdziwej, esencjonalnej. Całe jury zasiadło, każdy słuchał w domu, było ponad 400 utworów do wysłuchania. 140? To się wytnie. 410, 140. Tutaj poproszę takie zmiany. Ponad 140 utworów. Dokładnie 141. Tak. I z tego wyłącznie 26 było dość trudno. Było trudno. Natomiast byliśmy też w miarę zdolni. Wybora tej 26 naszej. Początkowo miało być 24. Tak, natomiast kategoria klas 4-6 faktycznie była bardzo wysoką poziomem. I tutaj musieliśmy dopuścić aż 8 osób, bo nie wyobrażaliśmy sobie tak naprawdę tego finału bez tej całej ósemki. Nikogo nie byliśmy w stanie tak naprawdę tutaj odrzucić. Cała ósemka przeszła. Zresztą w tej kategorii napłynęło do nas w ogóle najwięcej zgłoszeń. Aż 57 porównaniu do 27